Przechodzimy do punktu 4.3. Korekty podziału środków na zadania priorytetowych w roku 2013. Jest to projekt uchwały Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki i oddaję głos koleżance. Do Komisji Kultury wpłynęło pismo pana Franciszka Dziadonia informujące, że zadanie, które było przewidziane, a więc dofinansowanie transportu więźniów do sprzątania terenu fortu nie może być zrealizowane, ponieważ szef więzienia nie ma wystarczająco takiej liczby więźniów i nie może tych więźniów sprowadzić tutaj, czy nie ma pozwolenia na to, żeby ci więźniowie takie zadanie wykonywali, więc ta kwota 6 tysięcy no, pozostanie niezrealizowana, dlatego pan dyrektor poprosił o przesunięcie na zadanie inne pod nazwą zakup sprzętu wyposażeniowego. Komisja Kultury przychyliła się do tego wniosku, przygotowaliśmy projekt uchwały, który został przyjęty przez Komisję jednogłośnie i prosimy również Państwa Radnych o przyjęcie i przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosił uwag do projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo.